tym roku zainwestowaliśmy w system, który nazywa się Velocity Based Training. Jest wiele takich systemów. My akurat zdecydowaliśmy się na niemiecki VMAX Pro. W pracy na siłowni zazwyczaj progresja jest definiowana przez to, że dodajemy sobie obciążenia. Jeżeli podnoszę 100 kg, a następnym razem podniosę 105, to znaczy, że staję się silniejszy lub wkładam w to więcej siły. Ale zapominamy o tej bardzo istotnej części składowej siły, jaką jest przyspieszenie, jaką jest prędkość. Ten system pozwala nam kontrolować właśnie przyspieszenie. Dzięki temu zawodnicy mają w czasie rzeczywistym informację zwrotną, z jaką prędkością wykonują powtórzenie. Bo jeżeli, wróćmy do tego przykładu, mamy 100 kg i podnosimy je z prędkością 0,5 m na sekundę, to wkładamy mniej siły, niż gdybyśmy mieli podnieść je z prędkością 1 m na sekundę. Ponieważ nie jesteśmy w stanie na oko ocenić tego, tutaj mamy system małych sensorów, które potrafią zmierzyć każde powtórzenie. Dzięki temu stale kontrolujemy swoje postępy i jak to stwierdzili zawodnicy, nie da się oszukiwać. Stawiamy na jakość, jeżeli mamy wykręcić odpowiednie parametry każdego powtórzenia, no to, a ich nie wykręcamy, nie osiągamy odpowiedniej prędkości, to powtarzamy serię lub modyfikujemy poszczególne ćwiczenia. Ponadto system, z którego korzystamy, pozwala nam również badać skoczność. To znaczy, że możemy ten mały sensor schować za pasek i skakać z nim, dzięki czemu wiemy, jak szybko skaczemy, jak bardzo przyspieszamy, jak wysoko. Jest to duże ułatwienie. Tutaj mamy prosty przykład tego, jak wygląda feedback, który daje nam urządzenie. Każdy zawodnik wpisany osobno, odpowiednia waga. Urządzenie dostarcza nam informacji, z jaką prędkością pracujemy w każdym powtórzeniu. Im większą prędkość osiągnie, tym automatycznie więcej energii, więcej siły musiał włożyć w wykonanie każdego powtórzenia. Bardzo przydatną rzeczą, funkcją tego urządzenia jest to, że z każdego treningu jestem w stanie wyeksportować sobie raport do Excela, więc każdy tydzień mam zapisany i widzę, w jaki sposób pracuje zawodnik. Urządzenie ma jeszcze jedną fajną funkcję, ponieważ pozwala nam albo wyliczyć prędkość średnią całego powtórzenia, wynikającą z tego kolorowego wykresu. To jest cała druga w górę. Im bardziej żółty kolor, tym większa prędkość oraz prędkość szczytową. W tym przypadku było to 1,35. Zmienimy sobie na kolejnego zawodnika, Pablo, 130 kg również. I możemy zaobserwować, jak pracuje.